Ciebie zapytam o takie sytuacje w twojej karierze, kiedy grałeś mecz, no i gdzieś tam ten drugi mecz też miał znaczenie. Sprawdza się wynik, czy raczej koncentruje się na swoim zadaniu? Sprawdza się to, że mimo wszystko nie patrzy się tylko na swój mecz, ale też na inne wyniki i nie wierzę w to, co czasem mówią komentatorzy, że zawodnicy są skupieni tylko na swoim meczu. Proszę mi wierzyć, że informacje docierają do tych zawodników, oni są na bieżąco informowani, a jeżeli nie informuje ich sztab szkoleniowy, to są też inne sposoby, żeby byli informowani. Niemniej jednak no musimy patrzeć na siebie, bo tak prawda jest taka, że gdybyśmy my tylko na siebie mieli liczyć jako Lech, nie musimy patrzeć na nikogo, tak? A tutaj jest sytuacja bardzo ciekawa i fajnie, bo ta ostatnia kolejka zapowiada się bardzo emocjonująco dla kibiców, którzy będą chyba najbardziej ci przed telewizorami, którzy będą mieli możliwość oglądania tych dwóch spotkań jakby na żywo i może się to zmieniać jak w kalejdoskopie. Scenariusze mogą być różne. Jedna z tych drużyn na pewno będzie największą przegraną tego sezonu. Nie chcę dzisiaj mówić, kto to będzie, bo nie wiem, bo no, liga jest taka, że tutaj jest wszystko możliwe. Wydaje mi się mimo wszystko, że no, ten najważniejszy mecz jest jednak w Warszawie, gdzie tam Legia z Lechią się spotka. My natomiast no, musimy ten mecz wygrać i nie patrząc na mecz, który się odbędzie przy Łazienkowskiej, zrobić swoją robotę i czekać ewentualnie tylko na to, jaki tam był wynik i na którym miejscu skończymy tą ligową batalię. Nie będę ciebie pytał, jak to wszystko się skończy, no bo tak jak już sam powiedziałeś, jest to wróżenie z fusów, ale czy ty gdzieś widzisz szansę na to, że Legia Warszawa przegra z Lechią Gdańsk? Bo o to się wszystko gdzieś tam rozbija na to spotkanie. Będzie patrzeć i Lechia Jagiellonia, które czyhają gdzieś tam na ten tytuł mistrzowski. Lechia jest zespołem, który jest w stanie strzelić bramkę na Łazienkowskiej. Pytanie tylko, czy ta jedna bramka da tą możliwość wygrania w tym meczu, bo z drugiej strony Legia też jest bardzo mocna w ofensywie i nie wierzę, żeby Legia, nawet jeżeli gdzieś się potnie i straci bramkę, powiedzmy jako pierwsza, że nie jest w stanie tego odrobić. Wiadomo, że Legia jest w takiej sytuacji, że wszystko od niej zależy i remis przy też korzystnym wyniku w Białymstoku też daje jej mistrzostwo, dlatego tam będzie na Łazienkowskiej przede wszystkim uszy będą, że tak powiem, nastawione też na to, co dzieje się w Białymstoku. Niemniej jednak to spotkanie jest chyba takie kluczowe w całych tych rozgrywkach, ale jest Lechia w stanie wygrać. To, co w ostatnich dwóch kolejkach Lechia pokazała, jaką ma siłę ofensywną, Pajszał w jakiej jest formie i też dodatkowy taki bodziec dla niego, gdzie no, walczy o Królestwa, też to może być taki moment kluczowy tego spotkania, gdzie Lechia ma swoje szanse. Procentowo dawałbym mimo wszystko 60 do 40 dla Legii, ale Lechia jest w stanie z Piotrkiem Nowakiem wygrać na Łazienkowskiej. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.